Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2 w multiplayer, a ze mną jest... Milek, witajcie. No, czyli... Dzisiaj ze mną jest... No mów, mów. No, dzisiaj ze mną jest Szeju, to też w kwestii mojego kanału. Trochę nie siadła, ale dobra. Witamy was bardzo serdecznie. No, więc tak, mamy tutaj sobie oto takie zleconko do Danii, ja mam, a ty masz do... No. Norwegii bodajże. Do Norwegii, do miejscowości Stavanger, nie wiem jak to się wymawia. Tak, Stavanger, ty masz do Aalborg, tak? No, do Aalborg, to też śmiesznie brzmi, no dobra, no, to co, ruszamy? No tak, to dzisiaj taki konwój. A, poczekaj, bo mieliśmy sobie ustawić tą traskę tak fajnie. A, no dobra, no to dawaj. To weź sobie ustaw punkcik w Szczecinie, no, przy garażu powiedzmy. Szczecin przy garażu, mówisz? No. Widzę. Na tym rondzie, tak? Poczekaj. No, możesz na tym rondzie, no. Dobra, no to kliknąłem. Dobra, i tyle. No to już nas tam poprowadzi. I potem przez Rostock, kawałek Hamburga i tutaj skręcamy w prawo i jedziemy w górę. Poczekaj, właśnie, bo jak cię tam... bo ciebie przez Aalborg prowadzi, tak? Mnie prowadzi tak, Warszawa, Szczecin, Rostock, Hamburg. Potem Aalborg, jakoś tutaj... Okej, okay, to wiesz co, w Aalborgu sobie ustaw do miejscowości, do firmy Nordic Crown, czy jakoś tak. Nordic Crown, widzę, okej. Okay. Dobra. Widzę, gdzie to jest, aha. To co, to prowadź, bo ja tu tak jakoś... Ja mogę ruszać. Wolę za kimś jechać. Możemy się też zmieniać, żeby trochę ciebie było widać, trochę... No dobra, trochę, spoko. Trochę mnie. No, dziś mój tak naprawdę pierwszy kurs na odcinku na kraje skandynawskie. Ja jestem po niedawnym zakupie tego DLC. No to ja... No i dobra. Ja już... No mów, dobra. Ja już tam... Ja już trochę kursów miałem przy nagrywaniu na Skandynawię. Szczerze mówiąc, to chyba większość. No dobra, mów, co tam chciałeś powiedzieć. Nie, bo miałeś znowu jakieś pytania, które chciałeś mi zadać i... A, no to... Tak przede wszystkim, w sumie to też odwróci się piłka, bo pewnie ty się mnie spytasz o to samo. No. Skąd taki pomysł na taki nick? Skąd pomysł na nick? O kurde. Pomysł na nick, bo to by się wyświetla jaki nick? Milek, tak? Milek, no. No, ogólnie chodzi o to, że w podstawówce to całkowity spontan, bo ja mam na imię Kamil i mi zawsze mówili Milek Kamilek, to sobie myślę, że... Aha. Kiedyś na początku, jak zaczynałem na YouTube, miałem nick De Camilos, ale tak sobie myślę, taki trochę gówniany nick, szczerze mówiąc, mało oryginalny, więc... No Milek sobie... tak jest oryginalnie i fajniej, nie? No właśnie, bo to jak ma się, już wiesz, jak się rozrośniesz na YouTube, no to nie możesz mieć jakiegoś, nie wiem, na przykład... Ty tak samo chyba byś się nie nazwał Kuba po prostu, co nie? No na pewno, nie? No właśnie, no. No więc taki po prostu spontan, a ta trójka to po prostu zamiast E, taka odmienność po prostu. No tak, bo tak fajnie jest, nie? No tak. Coś. Ja lubię właśnie, dla mnie spoko jest pomysłem tak wklejać zamiast liter te cyfry, to jest dla mnie. No to jest troszkę oryginalne po prostu. No właśnie. Wypadasz oryginalniej. Oryginalniej, przepraszam bardzo. No to teraz twoja historia, Niku. Moja historia, Niku, to jak byłem mały, to oglądałem jakąś taką, nie wiem jak to nazwać, serial czy bajka iCarly, nie? Nie kojarzę, ale okej. No dobra, nieważne. No, gdzieś tam jest, w telewizji to, no. No i tam taki gościu miał, nazywał się Spencer, a na nazwisko miał Shay. Co mówię, fajnie brzmi, wezmę sobie. Shay, no spoko. I tak to wyszło, no. No, czyli też zbyt dużej historii nie ma, taka prosta historia. No. To teraz ja się ciebie tak zapytam, od jakiego czasu na YouTube'a nagrywasz? O kurde, YouTube'a. Powiem ci tak, że kiedyś zbyt poważnie do tego nie podchodziłem. Poza tym żałuję, że podeszłem do tego w takim młodym wieku, no bo kurde, wiele filmików doszło do usunięcia po prostu wielu filmów i tak dalej. Wiele osób kojarzy mnie teraz trochę inaczej, jako taki mały dzieciak, co nie? No. Kiedyś, no, co by tu gadać, zbyt filmy profesjonalnie były, ale ogólnie jeśli chodzi o samo założenie konta, to od 2013, no i tam pojedynczo raz na jakiś czas coś wrzucałem. Aha. Ale powiem ci, że najpopularniejsza seria u mnie, no to Terrorystyka, ponieważ... Co, jeszcze raz, jak?
Terrorystyka, nie myląc z terrorystyką. Czekaj, bo ja właśnie wbiłem do ciebie na kanał i GTA widziałem u ciebie piątkę, nie? Tak, no... Tak, a propos, to możemy nagrać z GTA, jeżeli byś chciał, bo też mam. Wiesz co, w online może być ciężko, ponieważ ja gram na modyfikacjach. Uwaga, fotoradar. Ja gram na ja nagrywam ogólnie z modyfikacji na policję, LCPDFR. Mhm. I ten, i ogólnie nagrywam z gier i tak samo z terrorystyki. Mhm. I bo ogólnie interesuje się ten hodowlą głównie właśnie zwierząt egzotycznych. I powiem ci, że to jest najpopularniejsza seria. I tak naprawdę dosyć rzadko wrzucam odcinki, bo no w sumie nie ma tak co nagrywać, co nie? No tak. I ten. No i powiem ci, że wtedy to ma sporo wyświetleń, bo wyświetlenia ma za w setkach, czasem w tysiącach. I wyświetleń. I łapki w dziesiątkach, bo mój najpopularniejszy odcinek to 102 łapki ma. I jest z 10 stycznia. No to mój taki filmik, pod którym mam najwięcej wyświetleń, to ma... Czekaj, 3800 chyba? 3800? Mhm. Bo to jest ten poradnik z tego promocji, tak? Tak, wiem. No. Powiem ci, że naprawdę, naprawdę, bo fajnie zrobiłeś poradnik. Tylko... Tylko trochę ci się tam, trochę chyba w renderingu czy w montażu. Tak, bo tam... U mnie jest taka sprawa, że ja tam na końcu dałem jakiś chyba niechcący mi się napis dał na koniec. Wiem. I się wyrenderowało do końca, nie? Wiem. Nie spojrzałem tego, a też robiłem na szybko, bo gościu prosił tam, żeby szybko nagrać to, nie? No rozumiem. Więc pod presją po prostu robione. No i jeszcze wtedy tam z tym kolego to tam nagrywałem i... No tak, rozumiem. Taki spontan był też, bo wstałeś wiadomość szybko, no to nawet można było usłyszeć po tym, że tak siedzieliście na tym Skype'ie, tylko wyciszałeś i tak dalej. No właśnie, bo tam jeszcze później drugi kolega dzwonił, no nieważne. No a ogólnie tylko... właśnie, tak z ciekawości jakiś czas temu wbiłem sobie i sprawdziłem, jaki odcinek ma najwięcej wyświetleń, co nie? Mhm. Tak z ciekawości, nie wiem, bo jeśli coś fajnego, no to mógłbym na przykład drugi nagrać i tak dalej. No tak. No i wyobraź sobie, że to był odcinek, który miał chyba 3 minuty czy 5, w którym pokazywałem, jak złapałem przed podwórkiem ze 4 ślimaki takie, wiesz, polskie. I on miał ponad 10 tysięcy wyświetleń. Serio? Tak. Ja się tak zdziwiłem, o co chodzi. To mi nabiło tyle wyświetleń. Masakra. A i właśnie też chciałem się ciebie zapytać, czym ty się interesujesz? A, tak poza? Twoje takie, taka główna pasja, no. To znaczy mam dwie główne pasje. Mhm. Bo to jest ciężko powiedzieć, która jest taka ważniejsza, fajniejsza, mi się bardziej podoba i tak dalej, nie? Mhm. No to ta pierwsza to jest te ciężarówki, ponieważ mój tata, no nie był kierowcą ciężarówek, ale był kierowcą autobusów turystycznych. Mhm. No i tam kiedyś mnie pozabierał parę razy, byłem z nim 3 razy we Włoszech i tam 2 razy we Francji i mi się spodobało strasznie, nie? Pierwszy raz mnie zabrał, jak miałem 6 lat, to kurde, takie przeżycie fajne. No, wiem. Człowieku, no, chciałbym tak jeszcze raz, ale teraz on już tam, to znaczy z jednej strony dobrze, że już nie jeździ, z drugiej źle, bo... Teraz już mnie nie zabierze, ale jest teraz w domu dużo, a jak go nie był, jak pracował tam, to nie było go po miesiąc, nie było go, 3 dni był, nie, i tak dalej. Wiem, właśnie to jest taka sprawa ciężka. Ale to była masakra, bo oni do niego raz zadzwonili o 4 rano, pojechał do Warszawy, nie, a tutaj mamy do Warszawy 140 km, pojechał do Warszawy, był tam na 6:30. No. No i wyobraź sobie, przyjechał i mówię do niego takie: wiesz co, jednak już się znalazł kierowca, możesz wracać do domu. O Jezu. No. No to kiepsko. Dobrze, że mu zapłacili chociaż za te paliwo, nie, że tam przyjechał. No właśnie, to chociaż ten plus. No i też na pewno, wiesz, jak pracował, to kasy z tego miał, nie, no ale... No tak. No pieniądze to nie wszystko, nie? Dokładnie. Najważniejsza jest rodzina dla mnie. No. O czym a ja twoje mówiłem? Drugie? No tak, że to jest pierwsze twoje zainteresowanie. No, no dobra, no to jeszcze do tego dochodzą, też chciałbym mieć, nie wiem, może sobie kupię quada. Mhm. No bo podoba mi się to, chciałbym tak pojeździć tutaj z kolego jeszcze innym. Mhm, też lubię quady. Co? Też lubię quady. A, no i tak ogólnie to samochody.
To tak wszystko, no tak, prawie że wszystko z motoryzacji, trochę tam... No i tyle, no, jeśli chodzi o motoryzację. Motoryzację, tak. No, a druga taka pasja to jest... to znaczy, że tak powiem, pomuzykowanie sobie. Gram na gitarze elektrycznej. Aha, i okay. Składam zespół, nie? Aha, składasz zespół, no proszę. O, pociąg jedzie przed nami, więc trochę reduje prędkość. Trzeba będzie zwolnić. Chociaż nie, w sumie już odsunie nam się chyba szlabany. A też wiem, że na multiplayer te szlabany są trochę niesynchronizowane ze sobą. Że, nie wiem, u mnie na przykład możesz przejeżdżać przez zamknięte szlabany, a... Tak, bo to jest jakoś tak, że właśnie... A czekaj, gdzie ty jesteś? Czekasz na z tyłu? Nie, ja jadę, tylko tak się powoli zbieram. Bo okay, ty masz, okay. Co ty masz za w ogóle ciężarówkę? Scanie? Tak, Scanie... I silnik pewnie jakiś wykoksisty, co? Tak. No właśnie, ja mam 625 koni, ale no to trochę, ty masz pewnie 730, tak? Nie jestem pewny, wiesz co? Nie jestem pewny. Wiem, że nie mam najlepszej, bo... no to nie 730. To... Nie było zbugowane w tuningu. Pewnie też coś około twojego. Było zbugowane w tuningu, że miałem wszystkie części zablokowane. Nic nie chciałem. Znaczy niby, że miałem odblokowane, ale jednak w ogóle ich nie było widać. Mm-hmm. Coś takiego. I sobie byłem też gorszą. Poza tym też denerwuje mnie to, jak ja ten... Jak jest na przykład... jedziemy przez kraj, w którym jest dużo fotoradarów, bo są takie, co nie? No są. Co to tam na przykład? Francja chyba? Francja, kurde, we Francji, no. We Francji też denerwuje mnie, jest dużo takich skrętów ostrych na tych... No ale wiesz, to tam nic, to jest specjalnie, bo to, no, żeby było realnie, bo tam są góry i tak dalej, nie? Tak. Ale też jak na przykład takie denerwujące, jedziesz i ci walną co 10 km ten, jak w Polsce te, jak to się nazywa, bramki, opłaty, tak. Nie? Za autostradę. Albo denerwuje mnie to, jak jest ten, jak jest są bramki. No. I jest pokazany fotoradar, ogranicznik, nie wiem, do 50 i od razu, też w przypadku robotów drogowych jest tak, że ograniczenie do jakieś, nie wiem, 30, co nie? I ten, i kurde, od razu równo z tym fotoradar i nie zdążysz wyhamować, a już ci wlepił mandat. To jak dla mnie jest do poprawki. No, to czasem tak. Albo takie najgorsze, jedziesz, walniesz sobie tempomacik 90, nie? Walnął ci radar, już musisz zwalniać, nie? No tak. A ty w ogóle ten stoper to na ile ustawiłeś? Nie, ja nastawiłem po prostu ile nagrywamy. Że liczy... Ile już nagrywamy, tak? A. Bo mi chodzi o to, żeby tak do 40 minut nagrać, bo mam 44 minuty do nagrywania na tam, no na kamerce tutaj, na twarz, nie? 40 minut do nagrania na kamerce. No 44 dokładnie. Ale tam mi wybije mi jak będą 42, bo mi, aha, wiesz, takie okay. Ostrzeżenie będzie, nie? Dobra. I wtedy ci się, nie wiem, wyłączy czy coś? Wyłączy się nagrywanie po prostu. Aha, rozumiem. No. Ale to wynika z tego, że ustawiłeś, czy z pamięci? To wynika z pamięci i właśnie muszę trochę porządku zrobić. Bo mam, poczekaj, ile to karty mam? 8 czy 16 giga? No. Bo tak w ogóle to nagrywam telefonem, to. I mam 8 czy 16 giga, ale mam z połowę mniej więcej miejsca zawalone, nie? A czekaj, a jak ten... Ty, nie wiem, przy gdzie ty masz kamerkę, jakoś oparłeś, czy nie wiem, przypiąłeś do monitora? To jest, właśnie chciałbym, że tak do monitora przypiąć, bo pierwszy taki filmik, który nagrywałem na YouTube'a z kamerką, nie? To po prostu mam na górze, o Jezu, sorry, nie wyhamowałbym, nie, nie masz za co przepraszać. Nie, jakoś tak się hamulec mocno nacisnął, ale trudno. No mów. Bo było tak, że ja mam nad biurkiem, mam półkę, nie? No i mam kamerkę do free tracka, bo tak w ogóle to mam free tracka też, nie? To jest, że coś takiego jak głowę wokół masz. Głowo tak, ruszasz, no tak. I tak. No i mam kamerkę i na niej mogę oprzeć, bo mnie tak, ja mam czasem tak, że mnie wywali do pulpitu. O kurde, no to jednak jest. No i się nagrywanie wyłącza i musisz sklejać, nie? Teraz to się jest... wyłączyło ci się teraz? Już włączyłem. A, dobrze. Okay. O czym ja mówiłem? Ja to tak szybko wątek tracę. Co? O free tracku mówiłeś. Teraz mam tak kamerkę, że mam takie, mam na biurku takie dwie przesuwne, że tak powiem,
półki, szafki można bardziej tak to nazwać, no i na to postawiłem telefon, po prostu postawiłem kwiata i o kwiat opiera się telefon i tak się to nagrywa. Okej. Tak, będziemy w lewo, ostrzegam. I tak, właśnie, ja mam do ciebie pytanie co do sprawy... Oj, sorry. Ja, ale teraz to bym przywalił. Ej, ale nie, masz jakieś dużo uskoczeń czy coś? Nie walnąłem. Nie walnąłeś? Nie, odbiłem. Aha, bo wiesz co, zjechałeś jakby w lewo, tak? Na przeciwny pas. W prawo. Prawo. Na wiesz co? Bo ten, bo mi się wyświetliło, że uderzyłeś we mnie i tak... Uszkodzenia 3%, tylko że 3% mojej ciężarówki, a 0% naczepy. Już myślałem, że naczepy. I się zdziwiłem, Jakim prawem, jak ja ci w naczepę miałem i tak bym przywalił? Właśnie nie wiem i się zdziwiłem. Muszę trochę tam moc hamulców zmienić, bo kurde mam za mocne. I lekko naciśnę na L2, bo ja na padzie od PS4 gram. Aha. Lekko nacisnę L2 i od razu hamuję, co nie? I to też jest kiepskie, jak właśnie, nie wiem, otwieram konwój, bo wtedy, kurde, mogę wyhamować tak, że przywali też we mnie. Tak w ogóle to widzę, że tak ten, na tym padzie dobrze ci idzie ta jazda, że wiesz, tak równo jedziesz, w sensie, no bo na przykład gram z tym swoim przyjacielem. No. Dobra, będę już mój po prostu Piotrek, on się nazywał. Dobra, tak, okay. Przyjaciel. Będę jak wiedział, będą no. Piotrek, to już wiesz, o kogo chodzi, nie? No właśnie, tak. No. No. No i on gra na klawiaturze, nie? To jak on czasem jedzie, spójrz w lusterko, patrzysz? Tak. Czasem tak jedzie, jakoś tak wiesz, tak. No bo to jest, no bo właśnie na tym to polega i to jest właśnie denerwujące w klawiaturze, że nie ma takiego jakby wyczucia, tylko po prostu możesz raz nacisnąć lub przytrzymać i to mnie denerwuje. Jezu, miałem ten ból, to było ze 3 lata temu, jak sobie jakieś kierownicy nie kupiłem i Jezu, ja bym nie wytrzymał. Ja nie wiem, jak on może grać i sobie nie kupisz kierownicy. Ja pomyślałem sobie, że... Albo pada chociaż tak jak ty, nie? No, a ja się powiem, że na padzie, no fajnie się na tym drążku kieruje, bardzo, bardzo przyjemnie. No ja nie jeździłem, nie miałem tej przyjemności. Mhm. Nie wiem, jak to działa w przypadku PS3, ale w PS4 są takie drążki, które mają jakby takie wypukłości na brzegach, przez co tak palec się dobrze trzyma. Mhm. Bo tamte w PS3 właśnie to tak spada palec po dłuższym czasie i to jest denerwujące. Mhm. No a właśnie, co do kierownicy, myślisz, polecasz? To jest aż taka duża różnica, zdecydowanie przyjemniej się jeździ? Zdecydowanie. Tak, to jest zupełnie inna gra, ja ci tak powiem. Zupełnie inna, tak. Jedziesz na strzałkach, nie wiem jak to jest na padzie, nie? Więc się nie będę wypowiadał, ale jak na strzałkach jedziesz, to nie mam, ja jakoś tak nie mam takiego klimatu. Jak jadę na kierownicy, to tak wszystko wyczuję, wszystko idealnie zrobię i na przykład teraz, co była ta sytuacja, gdzie bym ci przywalił, na strzałkach za Chiny by mnie, no nie ma opcji, żebym nie walnął, nie? A tutaj odbiłem sobie bez problemu szybki ruch, nie? Mhm. Tylko kurde, ja mam taką kwestię z tym, że kierownicę to raczej kupiłbym, jakbym miał większy monitor, bo ja mam monitor 24 cale. On jeszcze nie stoi na biurku, tylko stoi na parapecie, bo ja mam jakby naprzeciwko mnie jest okno takie wielkie, co nie? I jest parapet. Ja sobie postawiłem na parapecie, ponieważ nie dość, że mniej miejsca mi zajmie, mam zdecydowanie więcej miejsca na, nie wiem, książki, klawiaturę i tak dalej. Jednak jest odległość, bo jak przypnę do biurka kierownicę, jeszcze dodatkowo będę musiał się odsunąć, żeby mieć miejsce na kierownicę, prawda? No tak. I będzie odległość dosyć duża, więc nie wiem, może jakiś dłuższy czas. Jest też trochę taki minus, nie? No przede wszystkim ta cena tej kierownicy, nie? A właśnie. Jakie to są ceny? Znaczy tak co najmniej, żeby to była dobra jakościowo, bo ja nie mówię o jakimś, nie wiem, Logitech G29 za, nie wiem, tam 1500. No ja mam G27 i ja ją kupiłem używaną, tam miała ze dwie ryski i to takie małe, prawie że niewidoczne. Aha. W bardzo dobrym stanie za 700 kupiłem, no. I do tego jeszcze tam dokupiłem za 200 jeszcze dokupiłem stojak do niej, nie? No to ja powiem ci, że udało mi się wyhaczyć taką dobrą cenę. A właśnie, co z tym stojakiem? To jest coś takiego, że to się jakoś... To jest po prostu jakiś szkielet, tak? Na który po prostu stawiasz kierownicę. Tak, no. A to się da jakoś, nie wiem, przymocować do biurka, czy to po prostu pod biurkiem chowasz? To po prostu pod biurkiem stoi, tam do niczego nie przyczepiasz. Ty na podłodze po prostu, tylko musisz mieć coś z tyłu postawione, bo ci to może odjeżdżać ten cały stojak, nie? Rozumiem.
Ja też mam tak, że mam biurko specjalnie sobie zaprojektowałem pod tutaj, no pod tą grę do tego, no nie? No tak, tak. Mam takie dwie szufladki i z dwóch stron się wysuwają i na tej prawej szufladce mam po prostu biegi, nie? Przymocowane, a na lewej klawiaturę. Mhm. A, no dobra, a co do kwestii tych firm w Eurotrucku multiplayer, zawsze się zastanawiałem. No. Jak to mniej więcej działa? Bo ty potem mówisz, że jesteś Współszefem. Współszefem, właśnie. Trochę dziwnie to brzmi, ale dobra. Wspólnikiem, o tak. Wspólnikiem właśnie. I na czym to mniej więcej polega? Co? To polega na tym, ale chodzi ci, jak to wygląda z mojej strony, co ja tutaj robię, jak to dla pracowników? Ogólnie na czym taka firma polega? Czy wydajecie zlecenia? Jak wydajecie te zlecenia i tak dalej? To znaczy my nie dajemy zleceń. My mamy, przydzielamy ciężarówki. Mhm. Jest do tego taka strona MyVTC, nie? Mhm. I my po prostu przydzielamy pracownikom ciężarówki, jak dojdzie do nas do firmy, bo tam najpierw musi mieć okres próbny, nie? A, rozumiem, i on jest w firmie cały czas, tak? Poczekaj, jak jest na okresie próbnym, to on nie ma swojej tej ciężarówki danej od nas, tylko ma jakoś tam swoją, nie? Mhm. I wtedy on musi w danym okresie czasu, czyli 2 tygodnie, zrobić 5000 kilometrów, nie? Mhm. No i jak to zrobi, to zostaje przyjęty. Jeszcze te jak to się nazywa, te zlecenia, bo on nam screeny wysyła z tego, nie? Tak. Te zlecenia muszą być takie, no i maksymalnie tam z 5% uszkodzeń, nie? Wiem, rozumiem. O to chodzi, żeby było takie ogarnięte, nie? Wiem, tak, no żeby i śraka nie dodać do firmy. No, będzie rozwalał, tak, tak, i tak dalej. Jakiegoś trolla, nie? No tak, tak. No i to jest, no bo to się tak mówi, że my przydzielamy, no ale to nie ma jak zrobić, żebyśmy my tą ciężarówkę kupili i dali mu, nie? To się tak, no po prostu nie da się w tej grze tak zrobić. My mu mówimy, taka ciężarówka, taki silnik, takie opony, takie nadwozie, podwozie i tak dalej, tak, nie? Tak, rozumiem, no. I on tam za swoje te pieniądze w ETS-ie kupuje tą ciężarówkę, a kasę mamy na tej stronie MyVTC. Mhm. I od każdego zlecenia masz zwykły ładunek za kilometr, to masz 40 groszy, zarabiasz, nie? Od kilometra. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli tak staraliśmy się, żeby było realnie jak na Polskę, nie? Aha, no. 50 groszy masz za nadgabaryt i 55 groszy, o ile dobrze pamiętam, masz za ten, za jak to się nazywa? Za ładunek powyżej 20 ton. A u nas nadgabaryt to chodzi o to, że to ma być po prostu naczepa z kogutem. Tak to u nas się, wiesz. Rozumiem. Czekaj sekundę, bo mi tu mama wbiła. Mama, ja rozmawiam teraz przez Skype'a i nie możesz się zalogować, bo ja rozmawiam przez Skype'a. Za 20 minut, dobra? No. Przepraszam cię. Tutaj moja mama lubi mi wbijać, jak nagrywam z kimś. No dobra, rozumiem, ale co do tych 40 i 50 groszy to tak dalej, no to ogarniam. I jakby jesteś zatrudniony potem w tej firmie, jak już się tam po okresie próbnym, ale to jest coś takiego, że jesteś zobowiązany na przykład raz na 2 tygodnie zrobić jakiś kurs, czy to jest taki random po prostu, kiedy masz ochotę, wbijasz? To jest tak, że musisz co najmniej w miesiącu 5 razy zrobić. 5, ale byle jakich, tak? No długość nie zależy od długości, no ale zdajesz sobie z tego sprawę, że jeżeli będziesz w tej firmie, a będziesz przez prawie cały czas dawał trasy przez miesiąc, no te minimum 5 tras, a te trasy będą tam po 200 km, no to w końcu wylecisz, nie? Mhm, tak. A okej, rozumiem. A jak to wygląda teraz, albo może jeszcze sekunda, a to co mówiłeś do tych groszy, to jest coś takiego, że ty nie przelewasz prawdziwych pieniędzy, nie, oni ci no nie. Tylko to jest tak, że na tej firmie mamy te pieniądze, tak? I no i tak. Tam jest takie rankingi, jest na przykład pracownik miesiąca i jak masz pracownika miesiąca, to teraz właśnie wprowadzamy coś takiego, że kupujemy do firmy 2 czy 3 masterki, w sensie Renault Master, nie? Mhm, tak. To są te busy. I po prostu ktoś mi domofonem dzwoni. No i teraz weź wstań, nikogo w domu nie ma, nie? No, kurde.
Musisz iść? No właśnie, czekaj, tu jesteśmy do Szczecina, wjeżdżamy. Wiesz co, zatrzymaj się, bo ja może dobra. To ktoś coś... Dobra, to zatrzymujemy się. To jest, zjeżdżam na pobocze, to też już... No ja tutaj tak też. Czekaj. Dobra, ja zaraz jestem. Okej. Okay. Tu wjechałem, ale dobra, okej. Okay. Tak się prezentuje mój ciągnik, bo w sumie nie wiem, czy widzieliście. Mi się podoba. Jestem. Dobra, wiesz co, proponuję, żebyś teraz ty pierwszy jechał. Skoro już zjechaliśmy, to żebyśmy... Okej, okay, dobra, poczekaj chwilę. Już, poczekaj. Tutaj... Widzowie cię zobaczyli i tak dalej. Bo już dzwonili do mnie koledzy domofonem, powiedziałem, że za pół godziny. Aha, okej. Okay. No, może ja zerknę szybciutko, gdzie my jesteśmy dokładnie? My Przed Szczecinem. Jedziesz już? Dobra. Czekaj, ja już jadę, no. Bo ja już ruszyłem, nie? Dobra, okej. Okay. A teraz jak to wygląda? Czekaj sekundę, bo to już rozumiem, jak to działa. I to jakoś dostajesz miesięcznie, na przykład jakąś wypłatę na swoje konto? To jest tak, że my, ja i ten drugi szef, no. Piotrek, dostajemy od nich dzienniki, oni tam piszą, że z tej miejscowości do tej zrobili tyle i tyle kilometrów, tyle dostali za ładunek, mieli taki ładunek i tak dalej, i tak dalej. Wysyłają też screeny tam z końca trasy, nie? Mhm. Aha, czyli za każdą trasę trzeba zrobić screena. Tak. Okej. Okay. I wysłać, no. No i my to przeliczamy, że on tam pisze, czy to był gabaryt, czy nie, pisze ile ton też, nie? Mhm. No i my to wyliczamy, tam mnożymy te tam powiedzmy 40 groszy razy ile tam kilometrów przejechał, nie? Rozumiem, no. No i on dostaje to kasę, jak my już to wyliczymy, to po prostu przelewamy na to jego wirtualne konto, nie? No tak, konto z jego Eurotrackiem, ogólnie z jego postacią i tak dalej, tak? Tak, i znaczy, bo ten hajs tam dostaniesz, nie? To ty i tak w Eurotracku go nie będziesz miał, to jest ten minus, nie? To jest tylko tak, że masz tą kasę tak w internecie, wirtualnie na tej stronie MyVTC, nie? Aha, czyli to ci w ogóle tak praktycznie te zdjęcia tak naprawdę nic nie dają? No praktycznie nie, to jest tylko tak, wiesz, dla fanu to jest tak tylko, wiem, nie? Ale nie, poczekaj, no bo w sumie jak robisz te zlecenia, to i tak za nie dostajesz kasy, więc w sumie... No tak, powiedzieć... tak, tylko nie dostaniesz nic od nas, nie? Mhm, rozumiem. Jakiś gościu mnie bierze, nie? Czy to ty? No ja jestem, ja jadę do ciebie. Czekaj, bo chcę tutaj przybliżyć. O kurde, ale się teleportujesz strasznie. No, teraz właśnie mnie ścięło. Właśnie próbuję tak jechać blisko ciebie, żebyśmy ten... żeby widzowie zobaczyli twoje malowanie fajne. No, to jest w ogóle ma... teraz będzie reklamacja firmy naszej, PK no, okay, Trans. Spoko. To jest właśnie PK malowanie. Jeżeli chcecie takie malowanie, to musicie być w firmie. Innej opcji nie ma, bo jak ktoś sobie takie zrobi, to dostanie bana. To dostanie bana. Nie, okay. No oczywiście to są głupie żarty, oczywiście, tak? Każdy sobie może mieć takie malowanie, my na to nie mamy wpływu, choćbyśmy chcieli. Znaczy, inaczej. Jakbyśmy chcieli, to i tak nie mamy wpływu. A nas to nie interesuje. Wszyscy mogą sobie mieć takie malowania. Aha, no to dobra. A powiedzmy teraz, jak to wygląda z perspektywy szefostwa i tak dalej. A, tu zjeżdżam, Boże. Zjeżdżamy w prawo, tak. No, a poczekaj, bo jeszcze nie powiedziałem, bo na koniec miesiąca, nie? Znaczy, nie na koniec, tylko 10, czyli tak jak w realu, dostajesz 10 tysięcy. Na swoje konto wirtualne? Co? Poczekaj, bo mi się pomyliło. 10 tysięcy to szef dostaje. Pracownik to 3 czy 5? 5 chyba, 5, tak. A to zależy od na przykład im więcej zrobisz, tym jakoś ci się bardziej to mnoży? Nie, to jest podstawa taka. To jest podstawa, podstawa. Plus to, co wyjeździsz, nie? Mhm.
A czekaj, a na przykład jeśli, bo na początku jeśli jak już cię przyjmą, no to dostajesz ciężarówkę, potem jak już jesteś na przykład, nie wiem, jesteś podpracownikiem miesiąca na przykład, co nie? W danym miesiącu. Jak jesteś podpracownikiem? Znaczy, że na drugim miejscu, o to mi chodzi. No. No tak, to możesz jakoś poprosić jakiś model, no bo rozumiem, że każdy ma takie same malowanie PK Trans twojej firmy. Tak. Znaczy waszej firmy. Mhm. No, i możesz tak poprosić o model, tak? To znaczy my to wydzielamy, nie? Mhm. Chyba, ale że wiesz, ten pracownik miesiąca by tam jakiś pomysł dał, że zostałem pracownikiem miesiąca, czy mogę tam ciężarówkę zmienić, nie? No to wtedy rozmyślamy, sprawdzamy tam, jak to wyglądało, no i może dostanie, nie? Mhm. Kurde, ciekawe opowiadasz. Wiesz co, potem jak skończymy, to możesz mi podać, nie wiem, link, ja się... link, nie wiem, do tej strony, tutaj do waszej firmy, tam pewnie masz jakiś opis czy coś. Nie wiem. To znaczy, to byś musiał sobie się... Poczekaj, bo mamy stronę firmy, nie? Na której mamy, jakich mamy kierowców i tam jakie ciężarówki mamy i tak dalej. Wszystko jest podane. I tam ogólnie o firmie i tak dalej. Ale jest też ta strona na MyVTC, nie? Mhm. Czyli... jakby ci to wytłumaczyć. Na MyVTC to mamy tylko tam dają dzienniki, nam wysyłają i my i tam mają właśnie te pieniądze, nie? Mhm, mhm. A jest też tu taka druga strona, która nas reklamuje, że tak powiem. No też Facebook nas też reklamuje, nieważne. Ale jest też taka strona, na której właśnie mamy, tak jak powiedziałem ci, podane takie rzeczy. No to ja nie wiem, bo żebyś na MyVTC wbił i zobaczył, jak to tam wszystko wygląda, to byś musiał być już w naszej firmie, więc wiesz, no tak. Aha. Tak to się nie da. Mógłbym ci tylko wysłać na przykład linka do tej strony naszej, nie? Do tej... jakie mamy ciężarówki, opis o firmie i tak dalej. Mhm. No tak, i tam pewnie jest jakaś opcja, że zakładasz konto, tak? I potem wysyłasz parę screenów, że zrobiłeś tutaj i tyle. To znaczy kilometrów. Screeny to jak jesteś na okresie próbnym, no, to wysyłasz na Facebooka, na czacie firmy, nie? Okej. Okay. Na Facebooku. A na jak już jesteś w tym... O Jezu, się zagapiłem. No jak właśnie. Jak już jesteś w firmie, to wysyłasz ten dziennik, w którym tam wszystko podajesz, skąd jedziesz i tak dalej, kilometry i właśnie ten screen, nie? Mhm, rozumiem. I tam właśnie my ci zakładamy konto na tym na MyVTC, nie? Mhm. Okej. Okay. No i są też tam na przykład, wiesz, raz na jakiś czas organizowane konwoje, nie? Aha, ale to są takie po prostu nieobowiązkowe, czy... Nie, to ja i wiesz... Jeżeli ktoś może, to jedzie, jeżeli nie może, to nie jedzie, nie? Mhm. I wszystko jest na informowane na Facebooku? Informowane jesteś na Facebooku też, ale też mamy to, jak to się nazywa? No, grupa na Messengerze. Okej. Czyli tam... tak, podsumowując, jeśli chciałbym wbić, przykładowo po tym odcinku bym sobie przemyślał, że w sumie... Podoba mi się i chciałbym, to muszę najpierw napisać na czacie grupy, że chcę dodać i zacząć wysyłać screeny, tak? To znaczy, to najpierw jeszcze musisz CV wysłać, nie? Ile masz lat i tak dalej. Wzór jest podany na Facebooku, jak masz to wypełnić, nie? Okej. To ja potem, nie wiem, po odcinku wyślesz linka czy coś, żebym sobie wszystko posprawdzał. W sumie powiem ci, że jestem nawet ciekaw, mógłbym przyłączyć się do waszej firmy. A no to fajnie, ciekawe. Fajnie. Powiem ci, że mi się spodobało. Ja sporo ostatnio grałem w ATS-a i ETS-a, więc... Jakby już to tak wykorzystać, że... A ja ostatnio... Żeby coś pożytecznego robił. Ja ostatnio też dużo na dworzu jestem i tak w ogóle w ATS-a to prawie, że nie gram, a w ETS-a gram tak, że... Zazwyczaj jest 3-4 razy w tygodniu, a kiedyś to było tak, że po prostu codziennie grałem. No tak, no. Kiedyś to było tak, że naprawdę codziennie, cały czas, nie? No, tak to wygląda. A te zlecenia to można też robić na singlu? No tak. To nie tylko na multi, nie? Aha, ale liczy się, jak jeśli na przykład gram na promocach i zrobię taki kurduk? Tak, wszystko się liczy. Nawet jak masz właśnie mapy zmodyfikowane i piszesz tam, że jest tam rubryka, z danego miasta do danego jedziesz, nie? To po prostu wpisujesz te, jeżeli masz tą mapę, to też możesz wpisywać te miasta z tych map, nie? Mhm, mhm.
No a właśnie, bo są też takie mapy, widziałem, które tak naprawdę ci w sumie hakują grę, no bo robisz takie zlecenie, nie wiem, takie, no takie trochę dłuższe, że robi się przykładowo 2 godziny, ale dostajesz z tego, nie wiem, milion expa, kilka milionów złotych i tak dalej. No. Ja widziałem takie mapy, to, znaczy ja na takich nie gram, bo jak dla mnie to psuje grę, mój kolega. No nie, to nie ma sensu w takie gry grać, mapy. No tak, no bo mój kolega sobie wgrał jakąś, nie wiem, mapę, czego tam sobie wgrał, czekaj, zobaczcie, bo jakiejś Portugalii, nie wiem, kurde, czegoś tam wgrał i zrobił sobie kurs, ja tak patrzę, on ma 11 chyba godzin w ETS-ie, nie, teraz już 15 i kurde, 32 level, kilka garaży i 5 ciężarówek, ja się go pytam, jak to on zrobił, co nie, on mówi, że zrobił jedno takie zlecenie w 2 godziny i kurde, no średnie jak dla mnie. To znaczy, bo to wiesz, nie masz takiej... Później, ja ci powiem tak, my się kiedyś tak strasznie z Piotrkiem jaraliśmy na to, żeby tak sobie cheatować grę, nie? Mhm. I tak, wiesz, miałeś jakiś tam wykoksisty level, hajsu w... milionach. 3 czy 4 litery, nie wiem, jak to powiedzieć. No. I wiesz, ciężarówki, wszystko, garaże nakupywać, nie? Wiem o co chodzi, po prostu, że dzienny zysk masz po, nie wiem, po 1,5 miliona na przykład. Jo, ale mnie zcięło. O dobra, już. A ty w ogóle, ja cię nie widzę tak w ogóle. Ja cię cały czas widzę, to może 180 metrów. Leciutko możesz zwolnić. No dobra, zwolnię. No i chcieliśmy tak, w końcu zrobiliśmy to, nie? Mhm. A tu takie, powiem ci, że jak masz to wszystko, to co w tej grze robić? No właśnie. No, taka sytuacja, no tak samo jak ja pisałem ci na początku, co mi się działo, że nie mogłem nagrywać, nie? Mhm. To teraz musiałem jeszcze raz grę zainstalować, nie? Kurde. No właśnie. I profile od nowa wziąłem i po prostu no scheatowałem je do takiego stanu jaki miałem. No to dla mnie to nie jest jakieś tam cheaterstwo, nie? Znaczy no tak, jeśli grałeś na przykład, ale byłeś zmuszony, nie wiem, coś ci się z save'em popsuło i tak dalej. No właśnie. To wrócić do tego momentu, w którym co miałeś? Byłeś jak ostatnio, no tak. No, tak zrobiłem właśnie. Mhm, rozumiem. No. Ale czekaj, scheatowałeś w jaki sposób? Programem Cheat Engine. To działa? Ten czy działa? No tak. O kurde, a to ja oglądałem kiedyś takie poradniki, nie wiem, ja widziałem kiedyś poradnik, to był fake, ale jak za pomocą Cheat Engine'a zmienić ilość subów na YouTubie. I pokazałem. Serio? Tak, jest coś takiego, że tam sobie właśnie otwierasz i właśnie widziałem na podobnej zasadzie jak w Eurotracku. Ja nie mogę. Wiesz co się teraz odwaliło? No. Ktoś mi wysłał SMS-a, nie? I telefon mi wibracje, nie? I telefon się tak przesunął, że w ogóle nagrywa ścianę, czy nie wiem co. O Jezu. Chodź się na poboczu zatrzymamy, ja to przestawię. Dobra. Ja tu się zatrzymam ładnie i jeszcze zrobimy jakiegoś zooma na twoją ciężarówkę. No ty wiesz, właśnie, wózki widłowe ty wieziesz. Co ja jest? Ile jest czasu nagrywania? 38 minut, mój drogi. To zaraz będziemy kończyć. Niestety. No w sumie też bym pograł, ale mnie czas goni i też. Ty, ale tak naprawdę kurde, niby że tak się strasznie szybko minął ten czas. Mi się miło bardzo. No mi też, naprawdę. Dopiero żeśmy niedawno z Polski wyjechali, jeszcze drugie tyle trasy przed nami, nawet jeszcze trochę. No tak, drugie tyle mniej więcej. Mi zostało jeszcze 900 km do skończenia tej trasy. A ja zaraz sprawdzę ile. Chcę takiego fajnego screena na miniaturkę walnąć, nie? Mhm. Do filmu. Dobra. Ja już mam, a ty? No ja już jestem gotowy. Ja też. To ruszamy. To po prostu teraz jakiejś stacji będziemy szukać czy coś, nie? No tak. No dobry pomysł, okej. W sumie wiesz co, z Multika to możemy jeszcze nagrać jakiś tam inny jeszcze film, nie? W sensie, że jeszcze jeden, nie? Mhm. Z ETS-a. Dzisiaj czy kiedy indziej? Powiem ci, że jak wrócę z dworu, to znaczy to będzie... W ogóle preferujesz takie późniejsze gry, czy jak? W sensie... Dzisiejsze granie? Takie, no nawet tam wiesz, po 22 mniej więcej. Nie no, spoko, ja nawet wolę bardziej w nocy, bo wtedy jest spokój, cisza się... Ja też, jest taki klimacik fajny, nie? Właśnie, to jest... Ale w ogóle w nocy zmienia tak szybko czas, że to jest masakra. No. Ja tak, ja jak do mnie, bo ogólnie ten Piotrek, nie, to on
mieszka w innej miejscowości, tam oddalonej 80 km, ja tam kiedyś mieszkałem, nie? Rozumiem. I jak on do mnie przyjeżdża, albo jak do ja do niego przyjeżdżam, no to jak ja do niego przyjeżdżam, to biorę, wiesz, kierownicę, nie? I tam u niego sobie gramy, a jak on do mnie, no to kierownica jest, nie? O, stacja, to tu zjedziemy. Tutaj zjedziemy, okej, dobra. I właśnie, wiesz, powiem ci, że w wakacje potrafiliśmy do 8 rano grać. No ja bo też potrafię. On u mnie na tydzień był, nie? No, ja tam grałem dużo z moim kolegą z GTA 5 Online na PS3. Ja w ogóle w GTA Online to mam już 152 level. Serio? No, mam to ja mam 500 godzin. Bardzo to ja mam ogólnie GTA 5 to mam od... Czekaj, od 6 marca dokładnie. Ja dostałem mniej więcej jakieś około, nie wiem, tygodnia, nie no, ze 2-3 tygodnie po premierze. I powiem ci, że ja mam GTA... O, to już długo grasz. GTA, no jeszcze mi się nie znudziło. Mam GTA 5 na PS3, mam GTA 5 na PS4 i GTA 5 na PC-ta. Po prostu każdy mam zakupiony, więc... To ja ogólnie to nawet PS3, PS4 i Xboxa nie mam. Kiedyś miałem Xboxa, ale sprzedałem, bo jakoś mnie do konsoli nie ciągnie, no ale to już tam. Rozumiem. Ja kiedyś byłem taki konsolowiec i dużo grałem właśnie na laptopie, na przykład, nie wiem, służbowym mamy, ale byłem dużo ograniczony. A niedawno dosyć zakupiłem komputer. Ja sobie szybciutko zatankuję moją skaniurę. Okej. Ja miałem Xboxa 360 wcześniej tam z Kinectem, nie? Ale po roku sprzedałem i kupiłem kierownicę właśnie za to. No. Ja w dobrej cenie kupiłem taką fajną klawiaturę, która normalnie kosztuje za 4 struwy. Struwy. Ale ten... Tak. A kupiłem ją za 220. Aha, bardzo dobrym no to stanie. Naprawdę, nieźle. Praktycznie nienaruszowym. Pudełko nowe, wszyściutko nowe, naprawdę. Bardzo jestem zadowolony z zakupu. Znaczy, co prawda jestem trochę ciamajda, bo już ze 3 razy ją zalałem. I... O. Ale... Trudno. Jak była ta komenda, żeby zwolnić, tam przyspieszyć kamerę 0G? Fly speed? O Boże, tak? Nie... Tak, chyba tak. Tylko czy to jak to się pisało? Razem, czy jak? Ja sprawdzę tylko, czy... Czekaj, wpisałem. O, dobrze GeForce... wpisałem. Ja szybciutko wpiszę GeForce Economy Reset 0, co nie? Żeby przypadkiem nie anulowało mi. No to co, będziemy się żegnać, co? No tak, niestety. Niestety. To co, dziś wieczorem może jeszcze ten... Może jeszcze nagramy tam, albo może za TS-a, nie? Albo możemy dokończyć ten kurs i... O, nie, właśnie, dokończyć, no. Dokończyć ten kurs, po prostu od razu w następnym odcinku... I ja ci powiem, że wieczorem to może by ten Piotrek wbił, nie? O, było spoko. To jeszcze by było więcej do rozmawiania, nie? No więcej tak, więcej temat. Tak. Dobra. Więc tak, przyjechaliśmy ile? Z połowę trasy? Poczekaj, ile ja... Przyjechaliśmy, tak, około połowy trasy, bo jechaliśmy z Warszawy, teraz jesteśmy przy Hamburgu. I zostało nam jeszcze, mi zostało jeszcze drugie tyle. A to no już, mi też. Znaczy nie, trochę, trochę mniej jednak. No ja troszkę, to... troszkę, tak. No, no dobra, no to... No i tak to wygląda, co? Co, będziemy się żegnać, jesteśmy aktualnie w Niemczech, za niedługo będziemy też wyjeżdżać z Niemczech. No dobra, no to żegnamy się, to może czyń honory domu. No, to dzięki za to, że chciałeś nagrać. Spoko, ja tak samo dziękuję. Ogólnie ten, znajdziecie wszystko, wszystkie linki, które mi podasz do swojej tej, jak to się mówi, VS-ki, tak? VS-ki, tak. Tak, to znajdziecie w opisie do filmu. Ja polecam oczywiście do twojego kanału twój podlinkuję też, nie? Ja tak samo twój podlinkuję. Polecam. Polecam, ja tak samo twój polecam, fajnie nagrywasz. Dziękuję, dziękuję. Ty też oglądałem parę odcinków twoich. Ja skończę i tak naprawdę będę się też z tym na basen z mamą, ale także będę musiał dokończyć, kurde, odcinek z GTA, bo wczoraj nagrałem 10 minut, niby że było cięcie, a już skończyłem w ogóle nagrywać całkowicie i teraz muszę dokleić, muszę sobie. Dobra, więc tak. Żegnamy się. No, to siema, do następnego odcinka. No cześć, trzymajcie się.